Jak najbardziej. Brawa dla organizatorów, brawa dla Polskiego Związku Szałowego przede wszystkim, bo on to podjął się organizacji tego. Tutaj masę ludzi włączyło się, nie zapominajmy o wielu wolontariuszach, którzy działali naprawdę prężnie, kosztem w zasadzie świąt naszego Bożego Narodzenia. No ale niesamowite jest to, że właśnie Polacy mieli szansę tutaj wziąć udział i to chyba jest najważniejsze. Szerokie grono Polaków tutaj zagrało. No niestety o medale nie oszukujmy się, no nie było łatwo, nie byliśmy faworytami. Oprócz Jana Krzysztofa Dudy to chyba nikt z nas nie był tutaj brany pod uwagę jako potencjalny kandydat do medalu. No ale walczyliśmy, ja też miałam swoją chwilę, byłam w dziesiątce. Przed dwoma ostatnimi rundami, niestety porażki w dwóch ostatnich właśnie rundach z Aleksandrą Kosteniuk i z Elisabeth Pec, no można powiedzieć, że oddaliły mnie od ścisłej czołówki. To prawda, chociaż tutaj mówiąc o tej mistrzyni świata już teraz, tak, w Blicu, zawodniczce z Kazachstanu, bardzo młodej, dla mnie to nie było zaskoczenie. Ja wiem, że ona ciężko pracuje, ja już dwa lata temu grając z nią partię, zremisowałam, ale no co prawda miałam wygraną, ale po partii rozmawiając z nią zauważyłam, że ona jest bardzo ambitna. Ona w ogóle nie myślała o tym, żeby tam grać na remis czy coś. Ona ze mną cały czas do końca chciała grać na wygraną, więc widzę, że to jest zawodniczka, która za wszelką cenę dąży do zwycięstwa i myślę, że kariera jeszcze stoi dopiero w zasadzie teraz dla niej przed nią otworem.